uznaniu ich wybitnych zasług na rzecz chorych i ubogich mieszkańców Indii, a także szerzenia postawy pełnej empatii, szacunku i zrozumienia, zdecydowałem o przyznaniu pani doktor tegorocznej nagrody Pro Dignitate Humana, która jest jednocześnie symbolem solidarności ze wszystkimi, którzy dobro i godność drugiego człowieka przedkładają nad inne wartości. Ja mam przywilej dotykania ran ludzi, którzy nie są akceptowani w swoich środowiskach. Godność ludzka musi być uszanowana, żeby mogła istnieć demokracja.